dobry. Chciałabym serdecznie Państwa powitać na pierwszym webinarze Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece w tym sezonie. Tematem dzisiejszego spotkania jest prawo autorskie w wydarzeniach online organizowanych przez biblioteki. I do poprowadzenia dzisiejszego spotkania zaprosiliśmy Natalię Mileszek, dyrektorkę do spraw Digital and Technology w warszawskim biurze CEC Group. Natalia jest prawniczką zajmującą się prawem autorskim i wcześniej związana była długo z Fundacją Centrum Cyfrowe. Bardzo mi miło, Natalia, Ciebie dzisiaj gościć i cieszę się, że znowu możemy w Spoedzie współpracować. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że znowu prawa autorskie interesuje tyle osób. Tak, jest nas dzisiaj tutaj bardzo dużo, także myślę, że nie ma co przedłużać i oddaję Ci, Natalia, głos. Dziękuję bardzo, dzień dobry wszystkim. Nie ma co zwlekać, zaczynamy przygodę z prawem autorskim, ale zanim przejdziemy do takich wskazówek, informacji przeznaczonych głównie dla pracy bibliotekarek i bibliotekarzy, to chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli te same podstawy dotyczące właśnie prawa autorskiego. I po pierwsze trzy kwestie, na które chciałabym, żebyśmy wszyscy zwrócili uwagę, żebyśmy o tym pamiętali podczas całej naszej działalności, nie tylko na dzisiejszym szkoleniu. To po pierwsze to, że prawo autorskie niestety nie daje nam zawsze jasnych odpowiedzi na pytania, które mamy. Często jest to kwestia podejmowania jakiejś decyzji, ważenia pewnych interesów i będziemy rozmawiali też o takich dosyć niejasnych sytuacjach. Niestety ta odpowiedź prawników, że to zależy, czasami w prawie autorskim naprawdę występuje. Po drugie, nie ma czegoś takiego jak prawo autorskie dla kultury w internecie. Prawo autorskie nie różnicuje zasad dla udostępniania treści online i dla udostępniania treści w sposób tradycyjny, więc wszystkie zasady i reguły, które Państwo znają dotyczące prawa autorskiego ze swojej działalności przed czasów covidowych, mają jak najbardziej nadal zastosowanie. I trzecia rzecz, która mam nadzieję już jest dla wszystkich jasna, ale powtarzania nigdy dość, to kwestia tego, że jeśli coś jest w internecie niepodpisane, to wcale nie znaczy, że prawo autorskie nie obowiązuje. Wręcz przeciwnie, to prawo autorskie obowiązuje, tylko bardzo trudno jest wtedy ustalić twórcę utworu oraz tego, kto posiada prawa majątkowe do utworu i z kim trzeba rozmawiać w celu wykorzystania tego utworu zgodnie z prawem. Ale tak jak mówię, to, że coś jest dostępne w internecie, nawet nieodpłatnie, że mamy do tego dostęp i zasięg, nie znaczy wcale, że możemy z tego korzystać bez pamiętania o prawach autorskich, o poszanowaniu praw autorskich. I co też bardzo ważne, że prawo autorskie co do zasady nie różnicuje rodzaju imprez czy wydarzeń, jakie organizujemy jako biblioteka, czy to publiczna, czy szkolna. I tutaj te same zasady będą się dotyczyły zarówno imprez zarobkowych dla organizatora, jak i imprez wydarzeń, w których na przykład organizator nie zarabia, ale zarabia tylko wykonawca. Również te same zasady dotyczą bezpłatnych wydarzeń, więc to, że coś jest bezpłatne, nie oznacza w praktyce z automatów tego, że nie musimy się przejmować prawem autorskim. Jak najbardziej o zasadach, które wynikają z prawa autorskiego, musimy pamiętać w każdej z tych sytuacji. Tutaj oczywiście różnica będzie dotyczyła kwestii już rozliczeń później, czy też niekomercyjności pewnych zastosowań, ale tak jak mówię, co do zasady prawo autorskie nie różnicuje wydarzeń ze względu na to, czy jest ono płatne, czy nie, czy ma charakter zarobkowy, czy nie. I dzisiaj będziemy rozmawiali o pięciu tematach. Mam nadzieję, że w tak krótkim czasie nam się to wszystko uda. I zacznijmy jeszcze od takich podstawowych informacji o prawie autorskim, takiego słownika prawa autorskiego, żebyśmy wszyscy mówili tym samym językiem i rozumieli siebie nawzajem. Po pierwsze, utwór to jest wszystko to, co jest wytworem pracy twórczej człowieka o indywidualnym charakterze. Tutaj bardzo ważna jest kwestia tego, że utwór może powstać tylko w rękach człowieka i że właśnie ten indywidualny, twórczy charakter utworu się liczy, ale czynniki, które się nie liczą w kontekście ochrony prawnoautorskiej, to na przykład wartość utworu, przeznaczenie utworu, sposób wyrażenia utworu, to czy utwór jest prezentowany online czy offline, nieważne też jest to tak naprawdę, jaka jest wartość artystyczna tego utworu. Prawo autorskie nie rości sobie prawa do oceniania tego, czy coś jest sztuką przez wielkie S, czy sztuką przez mniejsze S. Więc tutaj to nie nam oceniać jako bibliotekarkom i bibliotekarzom,
czy dany utwór zasługuje na ochronę prawną autorską, czy nie. Jeśli coś jest wynikiem działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze, to prawo autorskie będzie to chroniło, nawet jeśli będą to, nie wiem, prace przedszkolaków albo jakieś memy, które w internecie krążące, których nikt nie uważa za twórczość ze względu na ich wartość artystyczną, ale jednak prawo autorskie będzie takie memy za twórczość, za utwory chronione prawem autorskim również uznawało. I oczywiście życie byłoby za proste, gdybyśmy mieli tylko jedne prawa autorskie i gdybyśmy mówili o jednych zasadach do wszystkiego. I jak mówimy prawa autorskie, to mamy na myśli dwa rodzaje praw autorskich. Po pierwsze osobiste, a po drugie majątkowe. I prawa autorskie, osobiste, to są te, które wiążą twórcę utworu z jego utworem. To jest taka nierozerwalna więź i z tego wynika też to, że jest ona nieograniczona czasowo, że praw autorskich osobistych nie można też przenosić. Nie mogą być one przedmiotem umowy. Więc jeśli Leonardo da Vinci namalował Damę z łasiczką parę wieków temu, to do końca świata autorem tego obrazu będzie Leonardo da Vinci, a nie nikt inny. Oczywiście z tego wynika przede wszystkim obowiązek podpisywania twórczości, którą wykorzystujemy. I to jest do zapamiętania we wszystkich przypadkach, że nieważne, czy mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem, czy z otwartymi licencjami, czy z domeną publiczną, będziemy te wszystkie pojęcia sobie wyjaśniali za chwilę, to zawsze utwór, z którego korzystamy, jako bibliotekarki, bibliotekarze, ale też jako osoby prywatne oczywiście, należy podpisywać. Uznanie autorstwa jest takim przywilejem wynikającym właśnie z praw autorskich osobistych. I tak jak mówię, to jest coś, czego nie możemy regulować umownie. Natomiast prawa autorskie majątkowe, wbrew pozorom, nie zawsze wiążą się z zarabianiem pieniędzy, ale zawsze wiążą się z tym, w jaki sposób z danego utworu korzystamy, w jaki sposób dany utwór rozpowszechniamy, w jaki sposób dany utwór wykorzystujemy, eksploatujemy. I tutaj prawa autorskie majątkowe obowiązują na różnych polach eksploatacji. I tak jak mamy na przykład książkę, mamy może nie książkę jako przedmiot oczywiście, bo to też musimy rozróżnić, że książka jako przedmiot, którą Państwo mają w bibliotece, jest, podlega prawu własności. Można ją na przykład wypożyczać fizycznie, ale powieść, która jest w tej książce, czy reportaż jako utwór literacki będą chronione właśnie prawami autorskimi. I z tym utworem można go na przykład zekranizować. Można go przenieść na deski teatru, jak tylko teatry się otworzą. Można publicznie czytać na głos dany utwór. Można dany utwór opublikować, wydać, można zrobić na jego kanwie komiks i tak dalej, i tak dalej. I to są różne pola eksploatacji. I prawa majątkowe to są właśnie te prawa, które regulują, w jaki sposób korzystamy z danego utworu. I co bardzo ważne, one są właśnie przenaszalne i zbywalne. Więc jeśli podpisują Państwo z kimkolwiek umowy, czy umowy o przeniesienie praw, czy umowy licencyjne, to one dotyczą tylko i wyłącznie właśnie praw majątkowych. Czyli tego, w jaki sposób dany utwór będzie wykorzystywany. I tutaj w praktyce możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nadal jakiś pisarz jest utworem, jest twórcą jakiegoś reportażu na przykład i jemu przysługują prawa autorskie osobiste, natomiast prawa majątkowe do wydawania książki przeniósł na wydawnictwo. I wtedy już wydawnictwo rozporządza tym prawem i decyduje, kto może wydawać dany reportaż, a kto tego reportażu wydać nie może. I autorskie prawa majątkowe są ograniczone czasowo, bo inaczej mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, w której nic ze sztuką, która powstała w dawnych czasach, nie możemy zrobić właśnie ze względu na ochronę praw majątkowych. No bo jeśli obowiązują prawa majątkowe, to zawsze musimy mieć zgodę twórcy na wykorzystywanie jego utworu w dany sposób. I dlatego też prawa majątkowe są ograniczone czasowo. I w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, podstawową zasadą jest to, że prawa autorskie obowiązują w 70 lat od śmierci twórcy. I tutaj znowu możemy mieć do czynienia z sytuacją, na przykład, że prawa do ekranizacji danej powieści ma jakieś studio filmowe. To studio filmowe funkcjonuje, ma się świetnie, biznes się kręci, natomiast autor tej powieści umarł 70 lat temu. I to w praktyce oznacza, że teraz każda wytwórnia filmowa, nie pytając się tej wytwórni filmowej, która miała prawa majątkowe do tego filmu, może nakręcić ekranizację danej powieści.
Więc tutaj znowu prawo majątkowe mogą przysługiwać bardzo różnym podmiotom, zarówno fizycznym, jak i prawnym, czyli na przykład wytwórniom filmowym, na przykład domom wydawniczym, ale to, kiedy one wygasają, kiedy one przestają obowiązywać, kiedy nie musimy się już o nie troszczyć, zależy tylko i wyłącznie od daty śmierci twórcy. I te utwory, co do których już prawa majątkowe wygasły, o tym też za chwilę będzie mowa, to są utwory, które należą do domeny publicznej i z którymi, z poszanowaniem oczywiście autorskich praw osobistych, czyli przede wszystkim z podpisywaniem twórcy danego utworu, z tymi utworami możemy zrobić prawie że wszystko. Więc po pierwsze, prawo autorskie rozróżnia coś takiego jak utwór oryginalny i tutaj w tym przypadku na cele edukacyjne mamy zdjęcie prezydenta Baracka Obamy z czasów jego prezydentury. Następnie mają Państwo ten plakat Hope, który powstał z wykorzystaniem jeden do jednego tego zdjęcia. Tutaj artysta nałożył po prostu inne kolory i dodał tytuł mówiący nadzieja, ale będzie to w rozumieniu prawa autorskiego utwór zależny. Utwór zależny to jest taki utwór, który powstaje na kanwie innego utworu i trzeba pamiętać o tym, że żeby taki utwór powstał, należy mieć zgodę twórcy utworu pierwotnego. I to jest bardzo ważne również w Państwa pracy, podkreślam, ponieważ tutaj jest to też kwestia powstawania tłumaczeń. Więc tłumaczenia zawsze będą utworami zależnymi i żeby rozpowszechniać tłumaczenie, należy mieć zgodę twórcy utworu oryginalnego. Ale mamy też do czynienia, szczególnie w sztukach plastycznych czy w sztukach muzycznych, z czymś takim jak utwory inspirowane. I tutaj dla przykładu pokazuję ten trzeci plakat, który w mojej ocenie będzie właśnie utworem inspirowanym, który powstał po prostu na kanwie inspiracji, pewnego wrażenia, pewnego odczucia związanego z obcowaniem ze sztuką, a nie jest działaniem na utworze oryginalnym. I tutaj do stworzenia utworów inspirowanych oczywiście nie trzeba mieć zgody niczyjej, ale też tak jak mówię, ta granica między utworem inspirowanym a utworem zależnym często bywa granicą sporną, która prowadzi do sporów sądowych właśnie z twórcami i w momencie, kiedy właśnie komuś zarzuca się plagiat, to znaczy, żeby on przekroczył tę cienką linię pomiędzy inspiracją a utworem zależnym. I teraz przechodzimy do pytań, które już padły w ramach przygotowań do dzisiejszego webinarium. Mam nadzieję, że uda mi się również odpowiedzieć na trochę pytań, które widzę, że padają jednym kątem oka, widzę, że padają na czacie. Po pierwsze Państwa pytanie, które nadal powraca, powtarza się i jakby jest wyzwaniem, to jest gdzie szukać bezpłatnych, legalnych zasobów w internecie? I tak naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo z tego pytania mogę wywnioskować, że wszyscy już sobie zdajemy sprawę z tego, że jeśli coś znajdujemy w internecie, to wcale nie znaczy, że możemy z tego bezpłatnie i legalnie korzystać. Ale oczywiście nie zawsze chcemy, nie zawsze też mamy budżety i też tak naprawdę dużo twórców udostępnia swoją działalność nieodpłatnie i chcą się nią dzielić, więc nie ma potrzeby też właśnie pozyskiwania płatnych zasobów. Szczególnie właśnie jeśli mówimy o budżetach, tak jak powiedziałam, które czasami są w tym temacie nieograniczone. Więc tutaj zarówno właśnie wszyscy pracujący w bibliotekach, ale tak naprawdę wszyscy użytkownicy internetu, to jest jakby zasada generalna, mogą śmiało korzystać z następującej kategorii utworów. Po pierwsze oczywiście mogą Państwo publikować, rozpowszechniać, udostępniać, bo w ogóle w prawie autorskim pytanie dotyczy jakby, czy jest zgodne wykorzystywanie z prawem autorskim, czy nie tych utworów właśnie, które rozpowszechniamy. Mogą Państwo rozpowszechniać utwory, które Państwo sami stworzyli. To jest jak najbardziej oczywiste. Z małym wyjątkiem, o którym tutaj będziemy mówili też za chwilę, tak zwanych utworów pracowniczych, bo to też pada w kontekście Państwa zatrudnienia w bibliotekach, co Państwo mogą zrobić z utworami, które stworzyli w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, ale o tym za chwilę. Co do zasady, jeśli Państwo są twórcami, to mogą dany utwór rozpowszechniać, przekazywać dalej, decydować o jego wykorzystaniu. Kolejną rzeczą to jest kwestia wykorzystywania utworów z domeny publicznej, czyli tych, których twórcy
zmarli już powyżej 70 lat temu. Tutaj jednak należy zawsze pamiętać o podpisaniu autora danego utworu w taki sposób, żeby uznać jego autorstwo i uszanować prawa osobiste. Natomiast prawa majątkowe, to, że już ich nie ma i że wygasły, pozwala nam na to, żeby rozpowszechniać dany utwór tutaj bez ograniczeń wynikających właśnie z praw majątkowych. Tutaj temat rzeka, na ten temat moglibyśmy mieć kolejne szkolenie. Mogą Państwo korzystać z utworów, które są udostępnione na licencji Creative Commons. Mam nadzieję, że większość z Was spotkała się już z tego typu licencjami. To są utwory, które są udostępniane przez twórców na warunkach, które pozwalają na bardzo szerokie wykorzystywanie, nieodpłatne, w sposób, który szanuje pewne pragnienia i tutaj warunki narzucone przez twórców, ale z drugiej strony nie ogranicza właśnie głównie internetowego wykorzystywania. I kolejną sytuacją legalnego i bezpłatnego wykorzystywania utworów to są różnego rodzaju dozwolone użytki, na przykład jak prawo cytatu, o którym też za chwilę będziemy mówić więcej. I tutaj jeszcze dwa słowa o domenie publicznej. Po pierwsze, na tym slajdzie zrobiłam specjalnie bardzo karygodny błąd, a mianowicie nie tutaj, mam nadzieję, że Państwo sami go widzą, a mianowicie zdjęcie nie zostało podpisane. Nadal musimy dbać o uznanie praw osobistych w przypadku wykorzystywania utworów z domeny publicznej, ale poza tym możemy je wykorzystać dowolnie w celach promocyjnych, reklamowych, w celach nawet komercyjnych, jak najbardziej również też w swojej działalności, jeśli biblioteka prowadzi działalność komercyjną, możemy wykorzystywać zdjęcia z domeny publicznej. I tutaj mają Państwo dwa linki tego, gdzie szukać inspiracji i gdzie można znaleźć zasoby właśnie z domeny publicznej do wykorzystywania. W niektórych też muzeach czy archiwach wirtualnych mogą Państwo napotkać taki właśnie znak przekreślonego C, który właśnie w międzynarodowym języku prawa autorskiego oznacza to, że ten utwór jest w domenie publicznej, więc mogą Państwo w bezpieczny sposób, prawnie, bezpłatnie z niego korzystać. Tak jak mówię, licencje Creative Commons to jest temat na całodniowe szkolenie albo przynajmniej na dwugodzinne szkolenie, więc nie będziemy tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale tak jak mówię, ten system, z którym mam nadzieję, że większość z Państwa już miała przyjemność się spotkać, jest to system prawa dostosowanego do realiów internetu, czyli takiego, w którym twórcy, którzy chcą po prostu się dzielić swoją sztuką, niekoniecznie na tym zarabiając, bo też jest dużo takich twórców internetowych, którzy niekoniecznie wiążą swoją działalność komercyjną właśnie z prawem autorskim i oni wtedy zyskują bezpieczny mechanizm udostępniania swoich zasobów właśnie na licencjach Creative Commons, czyli w sposób taki, żeby wszyscy wiedzieli, co mogą z danym utworem robić. No i znowu tutaj pytanie, gdzie można znaleźć otwarte zasoby na licencjach Creative Commons w internecie i tutaj też dla Państwa parę przykładów. Po pierwsze jest coś takiego jak wyszukiwarka Creative Commons. Źródło, z którego Państwo pewnie codziennie korzystają, ja przynajmniej korzystam codziennie parokrotnie w różnych celach, czyli Wikipedia zawiera w sobie absolutną, nieskończoną liczbę zasobów graficznych, muzycznych, filmowych właśnie udostępnionych na otwartych licencjach. Bardzo polecam, jest też blog otwartezasoby.pl, w którym nie ma co prawda samych zasobów, ale on ma mnóstwo linków, na przykład jeśli Państwo szukają muzyki, którą chcieliby wykorzystać w filmie nagrywanym przez bibliotekę, to mogą tam znaleźć różnego rodzaju biblioteki muzyczne, z których można właśnie pobrać zasoby na otwartych licencjach. Ale też proszę pamiętać, że we wszelkiego typu wyszukiwarkach, tych największych, Google, Vimeo, na Flickrze, na YouTubie, jak wejdą Państwo w parametry wyszukiwania, to wszystkie te wyszukiwarki mają już opcję wyszukiwania zasobów udostępnionych na licencjach Creative Commons. I wtedy od razu jakby automatycznie jest za Państwo odrobiona praca domowa i jest sprawdzane, co Państwo mogą wykorzystywać nieodpłatnie i zgodnie z prawem, a co nie. Więc tutaj mamy te cztery przykłady, jeszcze powtórzę, w których co możemy wykorzystywać jako bibliotekarki, bibliotekarze w swojej pracy, naszą własną twórczość, utwory z domeny publicznej,
utwory na licencję Creative Commons oraz te utwory, które podpadają w dozwolony użytek, na przykład prawo cytatu. No i oczywiście możemy też wykorzystywać to, do czego na przykład nabyliśmy licencję, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Kolejne pytanie, które się powtarza od stworzenia świata, to jest, kiedy działalność biblioteczna podpada pod dozwolony użytek edukacyjny? Znowu bardzo mnie cieszy to pytanie, ponieważ Państwo zdają sobie sprawę, że jest coś takiego jak dozwolony użytek edukacyjny, ale niestety tutaj moja odpowiedź jest brutalna, ponieważ ona brzmi nigdy. Gdyż, jak zobaczą Państwo artykuł 27, który właśnie tu Państwu wyświetlam, dozwolony użytek edukacyjny jest ograniczony tylko i wyłącznie do instytucji oświatowych, uczelni lub jednostek naukowych. Czyli oczywiście, jeśli mówimy o bibliotece szkolnej, to sytuacja będzie wyglądała trochę inaczej, ale rozumiem, że w większości mówimy o bibliotekach publicznych. No i tutaj niestety Państwo, nieważne jak ważną społecznie działalność edukacyjną Państwo prowadzą i nieważne, że te grupy, które Państwo edukują, nie mają innej możliwości rozwoju, niestety ustawodawca nie przewidział tutaj możliwości powoływania się na dozwolony użytek edukacyjny w Państwa działalności. Czyli jeśli prowadzą Państwo warsztaty, jeśli prowadzą Państwo webinaria, jeśli prowadzą Państwo innego typu działalność dydaktyczną, to niestety dozwolony użytek edukacyjny nie może być dla Państwa taką wyjaśnieniem, dlaczego Państwo wykorzystują taki, a nie inny materiał. I mówię tak, jak już parokrotnie podkreślałam, niestety, bo uważam to osobiście gdzieś za pewnego rodzaju przeoczenie, że w ustawie bibliotek nie uwzględniono, w wielu krajach europejskich biblioteki są objęte dozwolonym użytkiem edukacyjnym. W Polsce natomiast jest mowa o dozwolonym użytku bibliotecznym w trzech zakresach. Po pierwsze, mogą Państwo jak najbardziej oczywiście użyczać i książki, które posiadają na stan, czyli egzemplarze utworów rozpowszechnionych. Mogą Państwo zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach, ale tylko w celu ochrony tych zbiorów. Jeśli mają Państwo jakiś absolutnie unikatowy druk z XVIII wieku i on się rozpada w rękach, to jakby jak najbardziej można go wtedy zduplikować właśnie w celu ochrony Państwa zasobów. Pytanie o kwestie internetowe, to tak jak Państwo widzą tutaj, punkt trzeci mówi, że mogą Państwo udostępniać zbiory swoje do celów badawczych lub poznawczych, ale tylko i wyłącznie za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego. Czyli mamy 2021 i niestety prawo autorskie przewiduje, że Państwo mogą udostępniać swoje książki na przykład w formie elektronicznej, które posiadają, ale tylko na komputerach, które są po prostu na stałe u Państwa w bibliotece. Czyli ktoś musi przyjść, zalogować się do systemu i mieć dostęp do tych książek w wersji elektronicznej. Niestety, żeby rozpowszechniać na przykład e-booki w formie, nie wiem, na przykład mailowej czy jakiegoś innego systemu, musi być podpisana przez Państwa jako bibliotekę licencja, która umożliwia tego typu rozpowszechnianie, bo dozwolony użytek biblioteczny tutaj ma bardzo wąski zakres. Więc tak jak mówię, niestety przy prowadzeniu warsztatów nie mogą Państwo się powoływać na dozwolony użytek edukacyjny. Coś, na to Państwo mogą się powoływać, to jest prawo cytatu. I tutaj chciałam omówić pytanie, które znowu bardzo często się pojawia, to jest prawo cytatu a prezentowanie książek. Prawo cytatu a prezentowanie okładek. Piszemy recenzje na stronie biblioteki, na blogu biblioteki, czy możemy wykorzystywać okładki. I tak samo na Facebooku, w innych mediach społecznościowych, właśnie co z publikowaniem fragmentów książek i tak dalej, i tak dalej. I zanim przejdę do takiej prawniczej typowo odpowiedzi, to powiem Państwu, że to jest właśnie ta sytuacja, w której praktyka bardzo różni się od prawa autorskiego, ponieważ jak za chwilę zobaczymy, prawo autorskie nie stwarza tutaj wielu możliwości. Jednak jest przyjęte właśnie w praktyce, że wielu bibliotekarzy i bibliotekarek udostępnia właśnie okładki na przykład z materiałów promocyjnych. Oczywiście materiały promocyjne można jak najbardziej rozpowszechniać. Dobrą praktyką jest pytanie się wydawnictwa, czy nie mają nic przeciwko tego typu wykorzystaniu, ale często też muszę powiedzieć, że wydawnictwa są bardzo zdziwione, że tego typu prośba do nich dociera.
Więc tutaj pokazuję po prostu, że ta praktyka gdzieś tam jest zupełnie inna od regulacji prawnych, ale ponieważ jest to webinar prawny, więc przechodząc do regulacji prawnych, artykuł 29, czyli prawo cytatu, i tutaj pozwolę sobie przeczytać, ponieważ on, jakby każde słowo tutaj tak naprawdę jest ważne w tym krótkim artykule. I artykuł 29 stanowi, że wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Czyli tutaj widzimy trzy warunki, które muszą zostać spełnione, żeby prawo cytatu, żeby móc się powoływać na prawo cytatu. A prawo cytatu, jak każdy dozwolony użytek, pozwala nam na wykorzystywanie utworu, do którego nie mamy majątkowych praw autorskich i nie musimy się pytać o zgodę twórcy. Po pierwsze, warunkiem do spełnienia jest to, że prawo cytatu ma miejsce tylko w sytuacji, gdy wykorzystujemy cytat do stworzenia czegoś większego. I to coś większe nie może być tylko zbiorem cytatów, ponieważ nie ma tutaj mowy o utworze stanowiącym samoistną całość, bo utwór powstaje w momencie twórczego zaangażowania kogoś w tworzenie jego. Tylko w momencie, na przykład, jeśli Państwo tutaj przygotowują prezentację edukacyjną, na przykład na temat Czesława Miłosza i chcą wytłumaczyć, wykorzystać nawiązanie Czesława Miłosza na przykład do Kraju lat dziecinnych, na przykładzie danego fragmentu wiersza, to wtedy ten fragment mogą wykorzystać w ramach prawa cytatu w swojej większej prezentacji, w której Państwo też wkładają własny wkład twórczy i Państwa prezentacja jest jakby całością, a cytat jest tylko uzupełnieniem. Po drugie, no muszą być to rozpowszechnione utwory, fragmenty rozpowszechnionych utworów, bądź też w całości fotografie, bądź też drobne utwory plastyczne, albo drobne utwory, czyli na przykład krótkiego typu wiersze, czy fraszki, czy tego typu krótkie formy literackie, można w całości rozpowszechniać. Ale co jest najważniejsze przy prawie cytatu, prawo cytatu jest ograniczone czymś, co jest nazywane celem prawa cytatu. I tutaj prawo cytatu nigdy nie może być wykorzystywane tylko w celach rozrywkowo, powiedziałabym to dekoracyjno, upiększających świat i życie, czy nasze media społecznościowe, czy nasze prezentacje. Tylko prawo cytatu ma zastosowanie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy do czynienia z wyjaśnianiem, polemiką, analizą krytyczną lub naukową, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Czyli właśnie znowu wracając do kwestii edukacji i prowadzenia przez Państwa działań edukacyjnych w Państwa placówkach, no to tutaj pozostaje pytanie, jakby tutaj można właśnie powołać się na prawo cytatu. Potrzebują Państwo danego zasobu, wykorzystać dany zasób, przedstawić dany zasób właśnie w celu edukacji, wyjaśnienia bądź polemiki. Więc tutaj jak najbardziej przy prowadzeniu warsztatów w Państwa instytucjach można na prawo cytatu się powoływać, jeśli oczywiście jest to działalność edukacyjna. I tutaj już nieważne do kogo skierowana, nieważne czy to będą dzieci, młodzież czy dorośli, jak najbardziej prawo cytatu będzie miało zastosowanie. Jeszcze jedna ważna kwestia, rozmiar dozwolonego cytatu, ponieważ często krążą takie legendy miejskie, powiedziałabym to, albo wiejskie, w zależności od tego, gdzie kto żyje i pracuje, na temat tego, że prawo cytatu to się kończy na 11 słowach, że 11 słów to mogę, a 12 nie mogę. Albo w muzyce już jesteście ciekawi, bo to od 7 sekund do po prostu 50 sekund, w zależności od kogo się pyta, to można cytować. Proszę Państwa, nie ma nic bardziej błędnego, ponieważ w ogóle prawo autorskie jest bardzo taką, powiedziałabym to, nieostrą ustawą i ono żadnymi absolutnie liczbami nie operuje. Więc dozwolony rozmiar cytatu zależy tak naprawdę od kontekstu. I tutaj nawet Sąd Najwyższy, co prawda jakieś 16 lat temu miał okazję się wypowiadać w tym temacie, ale nadal to orzeczenie straciło na wartości. Rozmiar dozwolonego cytatu zależy od tego utworu, który stanowi samoistną całość i w którym cytat jest wyłącznie wykorzystywany. Więc jeśli zawsze to jest kwestia jakiegoś kontekstu, równowagi, tego, żeby cytat nie był ważniejszy niż ten sam utwór. Ale tak jak mówię,
wszystkie legendy o 13 słowach, 45 sekundach i 22 sekundach urywków filmów z YouTube'a, no trzeba włożyć między bajki. Z takich rzeczy, które mogą się jeszcze Państwu przydać z różnego rodzaju dozwolonych użytków, to jest właśnie artykuł 29 ze znaczkiem 1 i ze znaczkiem 2. Pierwszy mówi o wykorzystywaniu utworów na potrzeby karykatury, parodii, pastiszu. A drugi, nie ukrywam, jest moim ukochanym artykułem w całej ustawie, ponieważ on nie mniej, nie więcej mówi, że wolno w sposób niezamierzony włączać utwór do innego utworu, o ile włączony utwór nie ma znaczenia dla utworu, do którego został włączony. Jak Państwo widzą, aż się uśmiecham, jak to czytam. Chodzi tu o to, że na przykład robią Państwo fotorelację z jakiegoś wydarzenia, na ścianie wisi coś, co jest chronione prawem autorskim. To jest właśnie tego typu artykuł, który pozwala nam na publikowanie zdjęć, jeśli coś tak naprawdę znalazło się w naszym utworze, powiedziałabym to trochę przypadkowo i nie stanowi o wartości utworu, który rozpowszechniamy. I jeszcze kolejna ważna kwestia dla Państwa, też w takiej działalności też promocyjnej, publikacyjnej, na mediach społecznościowych, to jest fotografia utworów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, tak zwane prawo panoramy, i które stanowi w polskim prawie, że mogą Państwo wykorzystywać dowolnie sztukę, która jest wystawiona w przestrzeni publicznej. Czyli jeśli sfotografują Państwo jakieś graffiti na przykład, to nie muszą się pytać twórcy tego graffiti, czy mogą rozpowszechniać ten utwór, jakby twórca trochę za automatu został przymuszony do tego, żeby wyrażać na to zgodę przez sam fakt rozpowszechniania swojego utworu w przestrzeni publicznej. Tak samo z pomnikami, z budynkami objętymi ochronami prawną autorską, z rzeźbami i tak dalej, i tak dalej. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, na co prawo autorskie pozwala, a co może się Państwu przydać, to wiem, że część bibliotek ma również swoje zbiory plastyczne, ponieważ na przykład, nie wiem, ktoś przekazał Państwu jakieś pocztówki, przekazał plakaty i tak dalej, i różnego rodzaju inne rzeczy, które można by wystawić. I tutaj zgodnie z prawem autorskim właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie, z założeniem nawet jeśli nie ma do niego praw autorskich, jeśli nie łączy się to z osiąganiem korzyści majątkowych. Więc tutaj i do momentu, póki Państwo nie zarabiają, mogą Państwo wystawiać absolutnie wszystko, co posiadają w swoich zbiorach, niekoniecznie odpowiadając sobie na pytanie, czy mają do tego prawa autorskie, czy nie. No nie oszukujmy się, że często, jeśli ktoś Państwu nawet ofiarował kolekcję plakatów filmowych z lat 60., to nie przeniósł na Państwa praw autorskich, bo sam ich nie miał, ale mają Państwo pewne plakaty, które warto by było Państwa odbiorcom i odbiorczyniom kultury pokazać. Jak najbardziej mogą Państwo taką wystawę zorganizować. Jest też coś takiego jak dozwolony użytek promocyjny i to już w przypadku, jeśli będą Państwo organizować właśnie publicznie dostępną wystawę, to wtedy mogą również materiały z takiej wystawy rozpowszechniać w celach promocyjnych, ale to już jest, powiedziałabym, to jednostkowe przypadki, bardzo mało bibliotek prowadzi tego typu działalność. I o czym musimy pamiętać, powołując się na jakikolwiek dozwolony użytek, czy to będzie właśnie na prawo cytatu, czy to będzie właśnie na prawo panoramy. Przede wszystkim musimy pamiętać o uszanowaniu autorskich praw osobistych, czyli o podpisywaniu danego utworu. I musimy też pamiętać o tym, że wykorzystywanie danego utworu nie może naruszać normalnego korzystania z utworu i nie może godzić w słuszne interesy twórcy, czyli na przykład nie możemy wykorzystywać projektów budowlanych do postawienia sobie domu, ponieważ to będzie normalne wykorzystanie tego typu utworów. Możemy tego typu utwory rozpowszechniać na przykład w celach edukacyjnych, na prawie cytatu w swoich prezentacjach. Ale najważniejsze dla Państwa jest to, że nawet jeśli powołują się Państwo na dozwolony użytek, to muszą pamiętać o autorskich prawach osobistych. Kolejne pytanie, które padło, było ciekawe i tutaj się pewne kwestie prawne zmieniły, to było e-booki, a osoby z niepełnosprawnościami. To znaczy, czy można właśnie rozpowszechniać książki w formie e-booków dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami, jakby czy potrzebujemy na to zgodę, czy potrzebujemy osobną licencję.
I tutaj od niedawna, to myślę, że warto, żeby Państwo wiedzieli, zostało wprowadzone na mocy traktatu z Marrakeszu nowy artykuł w prawie autorskim, właśnie dopuszczający dozwolony użytek na rzecz osób z niepełnosprawnościami, który mówi, że wolno korzystać z utworów już rozpowszechnionych dla dobra osób niepełnosprawnych, tylko że tutaj uwaga, jeśli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. Czyli jeśli mamy na przykład w swoich zasobach książki Braillem, no to możemy je jak najbardziej rozpowszechniać na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Ale ten artykuł nie będzie dotyczył na przykład literatury fachowej dotyczącej tego typu niepełnosprawności, ponieważ nie ma to związku, jak to zostało nazwane, dosyć powiedziałabym to niefortunnie w ustawie, bezpośrednio związku z upośledzeniem. Ale jeśli jakiś utwór, dostęp do danego utworu jest możliwy dzięki pewnego typu udogodnieniom, czy to autotranskrypcja, czy różnego rodzaju właśnie innego typu zapisy, czy transkrypcje różnego rodzaju utworów, to jak najbardziej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami mogą je Państwo rozpowszechniać i udostępniać, oczywiście tej grupie dedykowanej, która boryka się z danym wyzwaniem w dostępie do kultury i sztuki. Kolejne pytanie, które znowu wraca jak bumerang i znowu bardzo dobrze, na co pozwala medium społecznościowym, bo znowu ja widzę takie pytanie i widzę, że Państwo wiedzą, że na coś tym medium społecznościowym pozwalają, a nie, że tylko po prostu skorzystają z danej platformy. I tutaj musimy po pierwsze pamiętać, że prawo autorskie prawem autorskim, ale każda platforma internetowa, z której Państwo korzystają, czy to będzie Facebook, czy to będzie Instagram biblioteki, czy to będzie LinkedIn, już tak bardziej profesjonalnie, ma swój własny regulamin. I Państwo, zakładając konto danej instytucji, czy to biblioteki, czy swoje prywatne, zawsze na ten regulamin wyrazili zgodę. Zazwyczaj, nie oszukujmy się, wszyscy to robimy w sposób dosyć nieświadomy i nikt nie czyta tych 50 stron A4 regulaminów, ale jeśli chodzi o prawo autorskie, to co do zasady wszystkie te platformy internetowe wymuszają od Państwa udzielenie licencji niewyłącznej. Co to znaczy? To po pierwsze znaczy, że te wszystkie łańcuszki, że tam zgodnie z jakąś konwencją, która nie istnieje z dniem dzisiejszym, odmawiam Facebookowi praw do moich utworów, które są opublikowane na Facebooku, no trochę po pierwsze nie mają racji bytu, bo Państwo nie przekazują swoich praw, a jedynie udzielają licencji niewyłącznej. Niewyłącznej to znaczy, że mogą również do tego utworu udzielać licencji komuś innemu. Ale co też bardzo ważne, żeby udzielić z prawnego punktu widzenia licencji do czegoś, my musimy mieć możliwość tak udzielania tego typu licencji. Czyli nie mogą Państwo publikować czegoś, co Państwo znaleźli na Facebooku, Państwu się bardzo spodobało, ściągnęli sobie na dysk i publikują na swoim fanpage'u. Do tego służą, co też uwzględnia regulamin, na co pozwala regulamin, do tego służą te wszystkie opcje podaj dalej, udostępnij, które działają w ramach jakiegoś systemu. Ale zupełnie inną sytuacją jest, że Państwo coś ściągają, a później wrzucają na swój profil danej instytucji. Bardzo polecam, w Facebooku funkcjonuje taka strona Śmieszne obrazki też mają prawa autorskie i tam naprawdę twórcy bardzo, tak powiedziałabym to, z dużym entuzjazmem ścigają wszystkie te instytucje, które właśnie robią coś takiego, że ściągają z ich profili zdjęcia, które są udostępnione oczywiście nieodpłatnie, ale później publikują, nawet podpisują czasami twórcę, ale jednak to jest złamanie regulaminu Facebooka czy innego medium społecznościowego. Mogą Państwo udostępniać to, co znajdą na mediach społecznościowych w sposób właśnie przewidziany, jakby w mechanizmie przewidzianym na danej platformie. Kolejną ważną rzeczą jest to, że użytkownicy z Polski podlegają przepisom kraju zamieszkania, to znaczy podlegają Państwo przepisom polskim, więc znowu tutaj na przykład kwestia domeny publicznej. Mogą Państwo na Facebooku publikować zasoby z domeny publicznej, czy jest domena publiczna, będzie znowu tutaj decydowało prawo polskie. I kolejna rzecz jest też taka, to Państwo muszą pamiętać, prowadząc działalność z wykorzystywaniem właśnie mediów społecznościowych, szczególnie na przykład przy transmisjach live,
To jest kwestia tego, że zarówno YouTube, jak i Facebook, jak i innego rodzaju platformy korzystają z mechanizmów wykrywania naruszeń prawa autorskiego, automatycznych. Wynika to z całego systemu prawa autorskiego i odpowiedzialności pośredników za treści udostępniane przez użytkowników, ale może się Państwu zdarzyć, że będą Państwo prowadzili transmisję live na Facebooku i na przykład ona zostanie zablokowana i przerwana właśnie z powodu domniemanego naruszenia praw autorskich. I tutaj zawsze się instytucje mnie pytają, co zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji. Moja odpowiedź jest tylko jedna, że trzeba zawsze zadbać o to, żeby ta transmisja nie miała miejsca tylko i wyłącznie na jednej platformie, nad którą nie mamy kontroli, ale żeby również ta transmisja miała na przykład miejsce na miała na przykład miejsce na własnej stronie internetowej. To jest tak naprawdę jedyna gwarancja tego, że transmisja nie zostanie skutecznie przerwana, ale też proszę pamiętać, że zawsze od decyzji platformy internetowej o tym, żeby zablokować daną treść, żeby daną treść ściągnąć czy usunąć, przysługuje Państwu odwołanie. I oczywiście odwołanie wymaga czasu i energii, ale jak najbardziej warto je podejmować, bo też nie jest tajemnicą, że za tego typu blokadami często stoją algorytmy, które też jakby uczą się przez właśnie nasze reakcje czy nasze sprzeciwy przeciwko ich decyzjom. Tutaj właśnie fragmenty regulaminu Facebooka. Bardzo polecam, można sobie właśnie na tych platformach internetowych wszędzie po prostu korzystając z opcji wyszukiwania znaleźć zapisy dotyczące praw autorskich. Ale tak jak mówię, udzielamy platformom internetowym licencji niewyłącznej. Czyli żeby udzielić do czegoś licencji, sami musimy mieć do tego prawa, czyli muszą Państwo dbać o to, co rozpowszechniają w internecie, czy mają Państwo do tego prawo, czy mogą Państwo to wykorzystać w ramach dozwolonego użytku, czy są sami twórcami, czy to jest w domenie publicznej. Jeśli tak, to w porządku. Jeśli nie, no to tu się zaczynają schody i należy być jeszcze bardziej uważnym. I tutaj pytanie, na które mam odpowiedź, już jest dosyć prosta, to czy na stronie internetowej biblioteki można zamieścić filmik z YouTube'a, czy tylko link? No i tutaj odpowiem jak krasowa prawniczka, że oczywiście odpowiedź jest, że to zależy, ponieważ na YouTubie znajdziemy również zasoby, których twórcy pozwalają na dowolne, nieodpłatne wykorzystywanie, ale co do zasady, zawsze bezpieczną opcją jest linkowanie. Gdyż linkowanie nie jest czynnością naruszającą prawa autorskie. Tutaj trwają dyskusje w Unii Europejskiej, czy tak zostanie, czy nie, ale jak na razie udostępnianie samego linku nigdy nie będzie naruszało prawa autorskiego. W przypadku ewentualnego naruszenia, bo na przykład coś się znalazło nielegalnie na YouTubie, no to wtedy ten, kto zamieścił to na YouTubie, będzie osobą odpowiedzialną, a nie Państwo jako biblioteka udostępniające dany link. Oczywiście zachęca mnie do rozpowszechniania na przykład linków do filmów, których jeszcze nie ma w dystrybucji kinowej czy Netflixowej chociażby, no bo wtedy to wiadomo, że jakby też chodzi o jakąś taką etykę dzielenia się twórczością, ale co do zasady linkowanie jest zawsze bezpieczną prawnie formą udostępniania zasobów. I tutaj też mam dla Państwa taką tabelę, która podsumowuje tak naprawdę, jakie pytania sobie należy zadać przed udostępnieniem danego zasobu. Czy to będzie na mediach społecznościowych, czy właśnie na stronie internetowej. To jest po pierwsze ustalenie, czy dany zasób jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. I tutaj odpowiedź zazwyczaj będzie tak, ponieważ tak jak mówiłam na samym początku, bardzo skrótowo, twórczość rozumiana jest przez prawo autorskie bardzo szeroko i nie do nas pozostaje ocena wartości artystycznej danego utworu. Jeśli dany utwór jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to wtedy odpowiadamy sobie na pytanie, czy nadal jest chroniony majątkowymi prawami autorskimi. I tutaj jest pytanie o to, jak dawno umarł twórca danego utworu. Jeśli umarł powyżej 70 lat, no to wtedy możemy z utworem robić absolutnie co chcemy. Z uszanowaniem autorskich praw osobistych oczywiście, czyli z podpisywaniem twórcy danego utworu. Jeśli nie, no to wtedy musimy się zastanowić, kto jest uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich i czy my jako instytucja posiadamy jakieś prawa do tego utworu. I co to znaczy posiadamy jakieś prawa do tego utworu? Polskie prawo przewiduje dwa mechanizmy rozporządzania prawami majątkowymi. Po pierwsze, to jest przeniesienie praw majątkowych, które występuje w momencie dziedziczenia umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych i w wyniku umowy o pracę.
I z przeniesieniem praw majątkowych to jest tak jak ze sprzedażą mieszkania. Jak sprzedadzą Państwu mieszkanie albo przyniosą prawa majątkowe do czegoś, to już nie mają tego mieszkania i nie mają praw majątkowych i nie mogą Państwo decydować, co dalej z tym utworem. Albo też jest taki mechanizm zwany licencją. Licencja to jest takie wyrażanie zgody, to jest bardziej jak wynajmowanie mieszkania i tutaj właśnie może być ta wyłączna, której udzielamy zgody na korzystanie z danego utworu tylko jednemu podmiotowi, albo niewyłączna, która może być udzielona dla wielu podmiotów. I tutaj wracamy do tego pytania, które już dzisiaj gdzieś padło i zapowiadałam, że kto ma prawo do zasobów edukacyjnych stworzonych przez bibliotekarzy. I tutaj znowu pokazuje to Państwu, że słyszeli, pokazuje to mi, że słyszeli Państwo o czymś takim jak utwory pracownicze, ponieważ co do zasady prawa autorskie, osobiste i majątkowe w momencie powstania przysługują twórcy. Jedynym wyjątkiem są prawa pracownicze, utwory pracownicze, które zakładają właśnie, że w momencie powstania utworu, w wyniku wykonywania umowy o pracę, to prawa majątkowe do danego utworu przechodzą na pracodawcę. I tutaj znowu prawa osobiste, czyli prawo do podpisywania, do uznania autorstwa pozostaje przy Państwu jako przy twórcach, ale jeśli stworzyli Państwo na przykład jakieś zasoby edukacyjne, a pracują w bibliotece na umowę o pracę i tworzenie zasobów edukacyjnych jest w Państwa obowiązkach służbowych, jest w Państwa zakresie obowiązków przy umowie o pracę, to wtedy jak najbardziej to biblioteka jako instytucja ma możliwość decydowania o tym, rozpowszechniania i decydowania o tym, w jaki sposób dany utwór będzie wykorzystywany, a nie państwo. Ale nadal podkreślam, bo często się zdarza, że instytucje zapominają podpisywać twórców, że prawa autorskie osobiste są jak najbardziej przy państwu. Kolejną rzeczą to jest spotkanie online, a zgoda na wykorzystywanie wizerunku. Czy zawsze trzeba, tutaj padło takie pytanie, czy zawsze trzeba podpisać umowę na piśmie? I tutaj warto pamiętać o tym, że po pierwsze, co do prawa ochrony wizerunku, to prawo autorskie przewiduje dwa wyjątki. Po pierwsze, będą to osoby publicznie rozpoznawalne, publicznie znane, które występują, wykonują swoje obowiązki służbowe. I tutaj mamy przykład właśnie Krystyny Jandy i tutaj jej profesjonalne zdjęcie nie będzie objęte ochroną prawa do wizerunku w rozumieniu prawa autorskiego. Oraz osoby, które za swoją pracę otrzymały zapłatę, to znaczy modele i modelki profesjonalne, które po prostu za pozowanie i za rozpowszechnianie swojego wizerunku otrzymały zapłatę. Tutaj ochrona wizerunku nie obowiązuje. Ochrona wizerunku nie obowiązuje również w sytuacjach grupowych, tłumu. Tutaj by można dużo dybagować i rozmawiać na ten temat, jakby gdzie się tłum kończy, a gdzie zaczyna. Oczywiście prawo autorskie tego nie determinuje i nie określa. Ale tutaj zawsze jest kwestia, moim zdaniem, takiego testu zastępowalności, że jeśli byśmy wyjęli kogoś z tego zdjęcia, zastąpili inną osobą i to zdjęcie nie straciłoby na swojej wartości artystycznej, no to znaczy, że to zdjęcie nie jest o tej osobie, że to nie jest o wizerunku tej osoby i wtedy jakby ochrona wizerunku nie obowiązuje. Ale w przypadku prawa do wizerunku i rozpowszechniania czyjegoś wizerunku, no to ja zazwyczaj zachęcam tutaj do podpisywanie, to nie musi być umowa, to może być zgoda, to znaczy to może być zgoda na przykład wyrażona mailowo, ale jak najbardziej o tą zgodę do wykorzystywania wizerunku należy zadbać, również w czasach RODO, proszę pamiętać, to też zupełnie inny temat na jakieś kolejne szkolenie, że w kontekście RODO wizerunek jest również daną osobową i tutaj rozpowszechnianie wizerunkiem też na państwo jako na instytucje nakłada pewnego typu zobowiązania prawa i obowiązki. I tutaj pozostały już nam drobne pytania z przygotowań, ale z chęcią bym usłyszała, odpowiedziała tak naprawdę, bo nie będę miała możliwości usłyszeć, ale odpowiedziała na parę pytań, które padły w trakcie webinaru. Mam co najmniej 20 w pliku, które mamy tutaj stworzone z organizatorkami dzisiejszego szkolenia. I tutaj spróbuję coś wybrać. Czytam tekst, uczniowie robią ilustracje, montuję z tego filmik. Czy mogę taki materiał publikować na YouTubie, Facebooku, biblioteka szkolna?
Tutaj czytanie tekstu w tym kontekście nigdy nie będzie działalnością edukacyjną, nawet jeśli mówimy o bibliotece szkolnej, ponieważ jak rozumiem nie ma to na celu edukacji, tylko ma na celu jakąś promocję czytelnictwa i tak jakby, albo jakieś inne cele. Ale tutaj proszę też pamiętać, że jakby YouTube i Facebook też mają podpisane różnego rodzaju umowy licencyjne z różnego rodzaju wytwórniami, głównie muzycznymi, co prawda, ale te licencje pozwalają na przykład na publikowanie coverów na YouTubie. Więc tutaj znowu mamy do czynienia niestety z sytuacją, w której prawo autorskie mówi jedno, a praktyka działalności mówi drugie, bo tak naprawdę do wykonywania coveru potrzebna by była zgoda twórcy utworu oryginalnego. No a tutaj ze względu na pewne licencyjne udogodnienia ze strony YouTube'a możemy spokojnie tego typu covery publikować właśnie na mediach społecznościowych. Więc tutaj moja odpowiedź jest taka, że z punktu widzenia prawa autorskiego najlepiej by było wykorzystać utwory albo z domeny publicznej, albo takie, do których mamy licencję. Często też, proszę Państwa, naprawdę wystarczy kwestia maila do wydawnictwa, czy maila do autora z prośbą i zapytaniem, czy mogą Państwo wykorzystać jego twórczość i już wtedy też warto pamiętać, że zgoda wyrażona w formie mailowej to też jest forma licencji i to też Państwa zabezpiecza prawnie. A jak wygląda sytuacja w przypadku udostępniania wydawnictw ciągłych, na przykład czasopism? Czy bierzemy pod uwagę 70 lat od daty wydania, czy śmierci każdego z autorów? Tutaj w przypadku domeny publicznej data wydania ma tylko znaczenie w przypadku data rozpowszechnienia ma tylko znaczenie w przypadku autorów nieznanych, więc w przypadku, jeśli chodzi o dziennikarzy i właśnie publikacje ciągłe, to znowu one przechodzą do domeny publicznej w momencie śmierci twórcy, jakby 70 lat po śmierci twórcy. I tutaj znowu muszę powiedzieć, że jakby jest taki pomysł na tak zwane utwory osierocone i całą taką procedurę tego, jak sprawić, żeby utwory, z których już nikt nie korzysta komercyjnie, żeby można z nich było korzystać w sposób właśnie w celach edukacyjnych, tak jak dawne czasopisma, które już nie mają żadnej komercyjnej wartości, ale niestety jeszcze wejście w życie tej praktyki to jeszcze kwestia pewnych zmian prawnych i też zmian praktycznych. Czy gdy odsyłam studentów do webinaru reklamowego pewnej firmy sprzedającej oprogramowanie, nie cytuję, daję linka do opublikowanego webinaru dotyczącej najnowszej zmiany, to czy ktoś się do mnie przyczepi? Tak jak już mówiłam, linkowanie jest jak najbardziej bezpiecznym sposobem dzielenia się zasobami w internecie. Nawet jeśli ten zasób znajduje się w internecie w sposób nielegalny, to wtedy nie państwo ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego, które mogło mieć miejsce w tej sytuacji. Czy biblioteka może przesyłać skany artykułów z czasopism pocztą elektroniczną czytelnikowi? No, odpowiedź jest, że nie. No chyba, że to są czasopisma, które już przeszły do domeny publicznej i wtedy można je dowolnie rozpowszechniać. Tutaj nie ma żadnego dozwolonego użytku, który pozwala na tego typu działalność. Jest coś takiego w polskim prawie jak dozwolony użytek prywatny. To znaczy, że ja na przykład mogę wysłać taki artykuł, sobie zeskanować Marii, bo się znamy i jesteśmy w kręgu swoich bliskich znajomych. Ale tak jak mówię, on nie obowiązuje na poziomie instytucja czytelnik, więc tutaj taka działalność niestety formalnie jest naruszeniem prawa autorskiego. Czy publikując wirtualną galerię zdjęć przesłanych od czytelnika, każde zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, czy wystarczy, jak jest napisane w tekście, kto jest autorem zdjęć? Tutaj prawo autorskie w żaden sposób nie determinuje i nie określa szczegółowo zasad podpisywania utworów, więc warto ja zawsze zachęcam do stosowania takiego testu, w jaki sposób Państwo jako twórcy chcieliby być podpisani i w jaki sposób byłby dla Państwa satysfakcjonujący. I tutaj podpisywanie również w tekście, w opisie danego zdjęcia może być wystarczające, nie musi to być każde zdjęcie pojedyncze. Myślę, Natalia, bo tak wybiła 15, więc nie wiem, czy masz ochotę jeszcze na jedno ostatnie takie kończące pytanie.
No możemy, bo jest pytanie o TikToka. A jak to jest z filmikami nagrywanymi na TikToku przez pracowników biblioteki i udostępnianymi potem na profilu bibliotecznym facebookowym? Czy można je udostępniać? Nie wiem, czy rozumiem, kto gdzie nagrywa i co udostępnia, ale jeśli to udostępniają, jeśli nagrywali to pracownicy biblioteki wyrażają na to zgodę, no to po pierwsze jak najbardziej, no bo to są ich filmiki i też TikTokowi udzielamy licencji niewyłącznie, to znaczy, że jeśli nagraliśmy coś na TikToka, to nie znaczy, że nie możemy tego udostępnić na Facebooka, o tak bym powiedziała, więc pytanie oczywiście o zgodę twórców nagrywających dany filmik. Dziękuję bardzo. Myślę, że musimy już powoli kończyć. Wiem, że pytań było więcej i cały czas pojawiają się też nowe pytania na czacie. To jest chyba trochę taka specyfika tego tematu, że ciężko jest go wyczerpać. Tak, tylko Maria, koniecznie słuchaj, zbierzmy te wszystkie pytania, bo wiesz, przydadzą się na przyszłość i tak. Może się uda jakoś na nie odpowiedzieć inaczej. To prawda, pytania są zebrane, od razu też może udostępnię takie pytania i odpowiedzi z zeszłego roku z webinarium, bo na część pytań Natalia już odpowiedziała też przy okazji poprzedniego webinarium. Chciałam Ci, Natalio, bardzo podziękować za tą wielką dawkę wiedzy i za ten entuzjazm i radość w dzieleniu się z nami wiedzą. Patrząc na komentarze, myślę, że uczestniczki i uczestnicy naszego webinarium są zadowoleni i bardzo Ci za to dziękuję, że się z nami tą wiedzą podzieliłaś. Ja dziękuję za zaproszenie i za to, że nadal tak dzielnie propagujecie to, że wiedza w tym temacie jest po prostu ważna i też nie musi być taka straszna. Oczywiście i chyba wydaje się, że jest też bardzo potrzebna i jest na tą wiedzę popyt cały czas. I chciałabym również podziękować Państwu za udział, za aktywność, za wszystkie pytania i zaangażowanie oraz zaprosić Państwa na kolejny webinar, o którym już wspominałam. Będzie to pod koniec maja, 27 maja. Spotkamy się, aby porozmawiać o VR w bibliotece. Także temat, mam nadzieję, będzie również ciekawy. I serdecznie zapraszam. I bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim. Dobrego dnia.